Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Marek. Jak wiecie, w życiu nigdy nie ma nic za darmo, no chyba że mowa o airdropach w świecie kryptowalut. Dla wielu niedoświadczonych inwestorów na tym rynku, którzy gdzieś tam prawda nie posiadają sporej ilości gotówki, airdropy, można powiedzieć, to najlepsza metoda na zwiększenie swojego kapitału. No i uznałem, że przygotuję taki film, w którym wyjaśnię, czym one są. Jak je znaleźć, jak brać w nich udział, co najważniejsze, jak zwiększyć swoje szanse, aby zarobić na tej można powiedzieć mannie z nieba w postaci darmowych tokenów. Po obejrzeniu tego filmu będziecie o krok bliżej do zrozumienia tego jak to działa, do zasad postępowania, które sobie utrwalicie, które pozwolą wam po prostu zarabiać na tych airdropach regularnie. Jeżeli jesteście w stanie poświęcić chwilę swojego wolnego czasu na partycypację w airdropie, no i chcecie te dolary gdzieś tam zwiększać, zwiększać każdego miesiąca, to słuchajcie uważnie. To może zacznijmy od początku. Czym jest airdrop? W prostym tłumaczeniu oznacza to po prostu zrzut tokenów. W praktyce zaś jest to nagroda w formie darmowej kryptowaluty rozrzuconej do portfeli inwestorów. Kryptowaluty rozdawane podczas airdropu są nam wysyłane pod pewnymi warunkami, które odbiorca musi spełnić, aby je otrzymać. Jest to swego rodzaju metoda reklamy nowego projektu na rynku kryptowalut. Chciałbym Wam teraz przedstawić trzy główne rodzaje zrzutu tokenów. Pierwszy, najłatwiejszy sposób na otrzymanie darmowych kryptowalut występuje, gdy nasz portfel jest związany z jakimś projektem od pewnego czasu. Przykładem tego jest decentralizowana giełda na Uniswap. Pewnie ją kojarzycie. Ona zrzuciła 400 tokenów Uni dla portfelów mających interakcję z ich protokołem przed określoną datą. W ramach ciekawostki dodam, że 8 miesięcy po tym airdropie te 400 tokenów było warte, uwaga, 16 tysięcy dolarów. Obecnie te tokeny są warte około 2000. W przypadku tych airdropów bardzo często nie wiemy, co dokładnie musimy zrobić robić, aby otrzymać dane tokeny, ale to właśnie tego typu airdropy zazwyczaj są w stanie zapewnić nam największe zyski. Takie wiecie, nie można się do nich przygotować. Kolejny rodzaj airdropa to najzwyklejsze wykonanie czynności z listy, którą przygotowywali e, gdzieś tam pieczołowicie twórcy danego projektu przed jej wypuszczeniem. Dzięki takim akcjom kwalifikujemy się do udziału w airdropie, jeżeli wypełnimy poszczególne właśnie zasady gry. No i zapewniam Was, to nie są trudne zadania. Polegają z reguły na tym, że musimy udostępnić jakiś post na Twitterze lub dołączyć na przykład do grupy na Telegramie. Na koniec, aby dopełnić powiedzmy formalności i móc się ubiegać o ten airdrop, musimy wypełnić taki formularz krótki z naszym adresem portfela, na który odbierzemy tokeny potencjalne, no i pokazać na przykład screenshoty, że wykonaliśmy dane zadania, że daliśmy followa tu i tam, na przykład wysłaliśmy film znajomym, zrobiliśmy retweeta i tak dalej. Trzeci sposób na zakwalifikowanie się do losowania to bycie holderem danego tokenu. Dzięki temu, że mamy i nas sprzedajemy tokenów projektu który organizuje airdrop dostajemy kolejne tokeny w ramach bonusu za bycie powiedzmy lojalnym Często tego rodzaju airdropy możemy spotkać w świecie NFT, gdzie posiadając danego NFT-ka otrzymujemy tokeny projektu, który stworzył tego NFT-ka. No dobra, ale co z tego mają założyciele projektu, e, którzy organizują prawda, takie wydarzenie? No bo z punktu widzenia twórców, organizacja airdropów, można powiedzieć, to czysty marketing. Te darmowe środki przyciągają uwagę wielu potencjalnych inwestorów i zwiększają świadomość projektu. Warto też dodać, że im większa liczba posiadaczy danego tokena, tym projekt ten jest bardziej zdecentralizowany, często może być lepiej traktowany przez wyszukiwarki projektów, jak choćby Dextools. Tak samo, jeżeli jakiś projekt na którym z seksów, szczególnie większych, tier 1, tier 2, po prostu być zlistowanym, no to musi posiadać często odpowiednią ilość holderów tokena, na przykład 5 tysięcy, 10 tysięcy osób. Normalnie często dla nowych projektów, które nawet mają pieniądze, jest to niemożliwe, no bo jest to masa ludzi, które muszą mieć token, ale wiadomo, że jeżeli rozdysponują go w formie Dropa, to wtedy jest sporo małych uletów i mogą się ubiegać oprócz tego, że muszą zapłacić, to po prostu o listing, dzięki któremu gdzieś tam więcej ludzi będzie widziało projekt i będzie mogło go kupić. Po prostu clue tego jest takie, że duże giełdy nie chcą listować mało znanych projektów, które mało kto trzyma. Kolejną zaletą takich eventów, airdropów jest to, że uczestniczący w nich inwestorzy korzystają z danego projektu, no i jednocześnie go promują do szerszej publiki, i sam sprzedają, kupują, wspomną prawdę znajomym. Tutaj też powiem, że w świecie kryptowalut wiadomo, nie brakuje oszustów, e, musimy się mieć na baczności, bo jeżeli mamy do czynienia z darmowymi tokenami, to wielu skamerów po prostu to wykorzystuje. Wiele airdropów wymaga od nas połączenia się z naszym portfelem, ze stroną internetową projektu. Jeżeli zrobimy to pochopnie, wcześniej nie sprawdzimy wiarygodnych źródeł, czy warto brać udział w tym zrzucie? Możemy w kilka minut utracić wszystkie środki w naszym portfelu, bo damy po prostu do, do niego dostęp komuś. E, no, niepoprawnie. tak, nie powinniśmy tego robić na skamerskich stronach. Dla hackera wykorzystanie naszego. Błędu to bułka z masłem, więc pamiętajmy, że każdy nasz ruch w tym no, cyfrowym świecie, prawda, niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Zależy to od nas, abyśmy nie dali się przysłowiowo wyprowadzić w pole, albo dosłownie mówiąc, zrobić w chuja. Czyli podsumowując, co już wiemy, wam teraz opowiem. Airdropy to świetna strategia marketingowa dla projektów kryptowalutowych, dzięki której wyróżniają się znacznie od konkurencji. A dla nas inwestorów, czasami oczywiście są to podpuchy, jeżeli są to jakieś fake dropy, ale jeżeli je zweryfikujemy, to jest to szansa na łatwy zarobek, bo to jest coś za coś. Marketing, za. No, po prostu pieniądze czy tokeny. Nie wiadomo, ile na przyszłość przyszłości będą warte, bo często nie są jeszcze zlistowane. Czasami te dropy robi nawet razy 100, razy 200. Była to taka najwcześniejsza forma, właśnie otrzymania jakichś tokenów przed wszystkimi innymi. I pamiętajmy jednak, właśnie o tych negatywnych stronach zrzutów. Postępujmy po prostu w tej przestrzeni kryptowalutowej ostrożnie. Okej, okay, po wiedzy teoretycznej nadszedł czas na praktykę. W jaki więc sposób wyszukiwać te airdropy? No bo istnieją setki sposobów na szukanie informacji w tej sprawie. Postaram się je przedstawić w jak najprościej, aby każdy z Was tuż po zakończeniu tego filmu mógł znaleźć swoje pierwsze airdropy. Jeżeli chodzi o setki sposobów, to bardziej mam na myśli strony, na których po prostu one są agregowane. Pokażę wam te, które przypadły mi do gustu, które gdzieś tam szeroko są w społeczności airdropowej wykorzystywane. Świetny sposób, który szczerze rekomenduję również, to obserwowanie trendów na Twitterze i tematycznych stron internetowych. Zacznijmy od Twittera, który według mnie wykłada na informacje jak na tacy. Samo wpisanie w wyszukiwarce Twittera hashtag airdrops odsłoni nam niezliczoną wręcz liczbę kont, które postują content związany z airdropami. Sztuką jednak jest wybranie odpowiedniego i sprawdzonego źródła wiedzy. Jak to jednak możemy zrobić? Według mnie warto jest połączyć działania na Twitterze z działaniem na stronach internetowych piszących o airdropach. Tak jak wspomniałem wcześniej, Twitter jest rajem dla, pozwolę sobie ich tak nazwać, airdropowych naganiaczy. Niestety, zbyt wiele informacji na ten temat nie prognozuje niczego dobrego czy sprawdzonego. Wyobraźmy sobie moment, gdy już odszukujemy post, tak, który informuje nas o atrakcyjnym airdropie. W jaki sposób możemy sprawdzić, czy dane konto przekazuje nam legitne dane, informacje, które możemy wykorzystać? No bo nie możemy dać się nabrać na kilka tysięcy lajków czy retweetów pod postem, bo to wszystko można kupić. Przygotowałem dla was spis siedmiu stron, który które słyną po prostu ze swojej niezawodności, jeśli chodzi o informacje o airdropach. Pamiętajcie, że ja i tak nie biorę odpowiedzialności za to, co one postują. Może się okazać, że któregoś dnia się sprzedadzą, ktoś zmieni właściciela i zaczną naciągać swoich ludzi. To jest tam gdzieś tam informacja bieżąca. Tak czy siak, zawsze to może być źle wykorzystywane. Na koniec dnia Wy jesteście odpowiedzialni za swoje środki. Kryptowaluty są naprawdę dzikim rynkiem. Korzystając z tych stron, możemy sprawdzić, czy warto zainteresować się projektem, który ma zamiar organizować airdropa. Dodam również, że te strony same w sobie pokazują. Nam najświeższe aktualności o rzutach tokenów, więc powinniśmy być w miarę na bieżąco, jeżeli je śledzimy. Więc pierwszą darmową stroną, o której warto wspomnieć, jest airdrops.io. Na tej stronie możemy znaleźć informacje o ostatnich jak i o nadchodzących airdropach w świecie kryptowalut. Po wejściu na stronę ukaże nam się aż 6 kategorii airdropów. Ostatnie, najbardziej oblegane dla holderów potencjalne retroaktywne DeFi airdropy i airdropy NFT. Wolumen zrzutów na tej stronie jest ogromny, więc warto sprawdzić dany projekt na CoinMarketCapie w celu zabezpieczenia się przed oszustwem. Tak samo warto to zweryfikować na ich stronach na Coingico. Właśnie wtedy na Twitterze sprawdzamy, jak wygląda dany projekt, czy jest duże zainteresowanie, czy to jest jakaś wydmuszka, żeby wyłudzić dane. Po prostu krosujmy te strony, używajmy ich zamiennie i po prostu pomagajmy sobie każdą z nich. Możecie sobie zasubskrybować newsletter tego airdrops.io, żeby nie ominąć nowych airdropów. Można się tam zapisać z tego, co wiem bezpłatnie, to nie jest reklama, przekazuję wiedzy. Druga strona to Koimarket KAL czyli strona oferująca podobne informacje co wcześniej wspomniane airdrop.io, jednak ich oferta nie tylko się na tym kończy. Na stronie znajdują się artykuły na temat nadchodzących stakingów, dużych update'ów w kryptowalutach, dlatego tę te stronę też warto dodać do swoich zakładek. Alternatywą do airdropów DeFi są airdropy związane z NFT. Na przykład jednym z takowych był airdrop jednej z najpopularniejszych kolekcji NFT Board, Ape Yacht Club. Rozdali oni swoje tokeny Ape posiadaczom ich NFT. Tradycja airdropów dla posiadaczy danego NFT jest dość długa, bo projekty są w ten sposób zwiększyć swoje utility, i zniechęcić inwestorów do sprzedaży NFT. Takie airdropy robią zarówno projekty NFT na Ethereum, jak i na Solanie oraz na innych blockchainach, więc też śledźcie uważnie tego typu przedsięwzięcia. Kolejna strona to CoinMarketCap, na której znajdziecie informacje na temat airdropów. No wiadomo, strona powstała już 9 lat temu, większość z Was ją zna. Możemy tam znaleźć trzy kategorie. Zakończone airdropy, trwające airdropy i nadchodzące airdropy. Mamy opcję brania udziału w trwających zrzutach lub zapisania się na white listy nadchodzących i zostaniemy na ten temat powiadomieni. Więc to jest spoko. Jeżeli chcecie też łatwo odebrać bonusy w wysokości 10 dolarów, to w opisie pod tym filmem są linki do giełdy OKEX i giełdy BITGET. Na obydwu na start jest po 10 dolarów WSDT dla naszej społeczności. Trzeba zrobić pierwszy depozyt, handlować po prostu aktywnie na tych giełdach, dzięki czemu zostaniemy po prostu wynagrodzeni w łatwy sposób, rejestrując się tu i to możemy zebrać 20 dolarów, a jeżeli ktoś operuje większymi kwotami, jeżeli ktoś rzeczywiście na przykład chce tradować aktywnie, korzystać z dźwigni, z turniejów tradingowych, które są na wszystkich tych giełdach, to zachęcam sam was też do rejestracji na bajbicie. Tam, słuchajcie, można otrzymać nawet kilka tysięcy dolarów USDT zwrotu, zależnie od kwoty pierwszej wpłaty oraz po prostu tradingu tego wolumenu, jaki gdzieś tam wykonamy. Tutaj są też różnego rodzaju zakładki, takie jak na przykład rewards, w których, jak widzicie teraz, możecie sobie odebrać na przykład nagrodę za wykonanie jakiegoś wolumenu. To są nie tylko kupony na trading, ale również czyste USDT. Więc giełda nas wynagradza po prostu za to, że bezpośrednio na niej jesteśmy, kupujemy kryptowaluty. Mało gdzie takie coś można spotkać, więc warto skorzystać no i wziąć udział w tych bonusach i po prostu korzystać z podanej giełd. Kolejne już piąte źródło airdropów, z którego możemy dowiedzieć się o, o nich właśnie, to darmowa strona Airdrop Alert powstała w 2017 roku. Celem tej strony jest pomoc w dokładnym researchu na temat krypto. Ostrzegają nas oni przed oszustwami związanymi ze zrzutami tokenów czy giveawayami. Czyli podobnie jak CoinMarketCap czy Capture, listują oni wiele kategorii airdropów. W ramach dodatkowego smaczku powiem, że ta strona pomaga początkującym, też właśnie w kryptowalutach, stawać pierwsze kroki w stronę inwestowania, więc warto sprawdzić. Można zasubskrybować ich z newsletter no i otrzymać właśnie właśnie news airdropach. Ostatnią stroną, o której pragnę wspomnieć w dzisiejszym filmie, to Airdrop King. Dostarczają nam takie wyszukane, no mam nadzieję, zaufane informacje, przynajmniej dotychczas na temat zrzutów tokenów i pomagają łatwo zarobić. Airdrop King jest na swój sposób eventem w tej dziedzinie, ponieważ nie tylko dostarcza nam newsy o airdropach, ale również ocenia, czy warto brać udział w danym rzucie, co pozwala nam zmaksymalizować nasze zyski. No dobra, więc teraz porozmawiamy sobie o tym, jak już wiemy, gdzie szukać tych airdropów, jakie są na horyzoncie, jakie się czają, czego gdzieś tam się możemy spodziewać na czasie i dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym co miesiąc nagrywał dla Was materiał, w którym opowiem o tym, jakie w najbliższych tygodniach są airdropy, krok po kroku instrukcje, jak je odebrać, gdzie znaleźć, co tam trzeba podać, żeby to wszystko było na tacy, ile można zarobić. Chcę przygotować taką serię, będzie to wymagało sporego researchu, więc potrzebuję tutaj Waszej zachęty i rzeczywiście informacji, że chcielibyście takie informacje co miesiąc w pigułce o najważniejszych i najciekawszych airdropach. Te informacje będę też przekazywał na moim telegramie. KDP wiadomości, kod QR jest, słuchajcie, tutaj do zrobienia zdjęcia teraz na ekranie. Telegram jest totalnie darmowy, więc jeżeli was tam jakimś cudem jeszcze nie ma, to sobie dołączcie, bo tam często jako pierwsi będziecie mogli się w skróconej formie dowiedzieć o różnych herdropach i akcjach po prostu na rynku. Więc słuchajcie, niech pierwszy kamieniem rzuci ten, tak? kto nie chciałby dostać airdropa o wartości kilku czy kilkunastu tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę jeszcze obecne czasy, tak? łagodnie mówiąc, trudną sytuację na rynku, chętnych do podjęcia się tego wyzwania jest na pewno wielu. Niezwykłą zaletą, a zarazem przekleństwem tych największych airdropów jest to, że w zasadzie nikt nie wie w 100%, czy otrzyma tokeny, które są rozdawane w wrzucie, w którym 这是没有五角 No dobra, ale jakie są na horyzoncie? Co zrobić, żeby zwiększyć szanse na ich zdobycie krok po kroku? Więc informacje, które wam teraz podam, mogą się okazać nieaktualne za kilka dni. E, tutaj codziennie pojawia się jakiś przeciek na temat tego, co warto robić, żeby dostać dany zrzut tokenów. Dlatego z tego miejsca chciałbym zaprosić Was właśnie na też Twittera mojego. Tam będę Was informował, jeżeli coś by się zmieniło. Marek Steeler, no i ogólnie na tą grupę na Telegramie, o której przed chwilą wspomniałem, po prostu nie sposób w filmie, który nie jest edytowalny, czegoś tam dodać, prawda, na bieżąco zmienić. A wheredropak trochę na, na tym polega że trzeba na bieżąco sprawdzać, coś tam się dowiadywać i, i po prostu przekazywać informacje, które mogą zwiększyć wasze szanse na sukces. Pierwszym airdropem, któremu przyjrzymy się w tym filmie jest airdrop safe pala. E, to jest aplikacja, która umożliwia trzymanie naszych kryptowalut, jak i swapowanie tokenów. E, taki cyfrowy portfel, powiedzmy, który ma również swoją wersję extension i hardware. Tutaj też pisałem o tym po prostu przedsięwzięciu jakiś czas temu, nagrywałem nawet o tym film, więc tam kto oglądał, to oglądał. Ale to nie jest takie istotne, czym to jest, prawda, jeżeli chodzi tutaj o odebranie rzeczywiście jakichś tam tokenów. Chciałem mówić ich airdrop, ponieważ jako jedyny ma potwierdzoną datę, którą znamy na 100%, odbędzie się to 30 listopada, więc postanowili oni zrzucić milion tokenów o wartości pół miliona dolarów. Jak możemy przygotować się po ten airdrop? Już Wam opowiem. Pierwszym krokiem będzie pobranie ich aplikacji, stworzenie tam własnego portfela. Następnie szukamy w aplikacji zakładki SFP airdrop. Tam ukażą się nam różne zadania, jedno obowiązkowe, inne opcjonalne. Jednak wykonanie wszystkich tych zadań zapewniłoby nam większą szansę na otrzymanie airdropa. Jedynym obowiązkowym krokiem jest trzymanie na ich portfelu co najmniej 100 dolarów w stablecoinie typu USDC, BUSD lub USDT na sieci Ethereum albo Binance Smart Chain do dnia, w którym będzie się Airdrop, no czyli do dzisiaj. Pozostałe zadania są opcjonalne, a oto one. Zakładamy rozszerzenie portfela SafePal na przeglądarce, łączymy go z aplikacją, wykonujemy swap między tokenami o wartości z najmniej 100 dolarów na ich aplikacji, tradujemy dowolną kwotą na Apollo jest to taka zdecentralizowana giełda, którą wspiera SafePal w ich Dapp Store, można powiedzieć. No i kupujemy ich hardware wallet, ale to tylko dodatkowo, jeżeli ktoś ma ochotę. Jeżeli zastanawialiście się nad zakupem, to może być przy okazji dobra okazja. Nie macie zbyt wiele czasu, no bo to wszystko się dzieje dzisiaj, więc jeżeli ktoś chce skorzystać, to niech po prostu spróbuje. Przechodzimy do kolejnego, bardziej hypowanego airdropu, czyli SUI. Można powiedzieć, bliźniaczym projektem jest to do Aptosa. Nie wiemy niestety, czy ten airdrop w ogóle się odbędzie, jednak mając w pamięci wartości airdropowanych tokenów Aptosa, które dochodziły nawet do 5000 dolarów, wydaje mi się, że warto zainteresować się projektem Sui. Tutaj, żeby zaliczyć się do list oczekujących na airdrop, warto dołączyć, a następnie zweryfikować się na ich oficjalnym Discordzie i pobrać dwa portfele, Sui Wallet i Sui Yet. Po ich pobraniu ustawiamy hasło i zapisujemy sobie specjalny, niewygenerowany dla nas seed phrase. Osobiście polecam zapisanie go sobie w jakimś notesie lub zeszycie. W taki sposób nie narażamy się na jego utratę. Warto porobić transakcje na ich testowej sieci, jak na przykład zmintowanie NFT, czy kupno czegoś na markecie. No i też warto zaobserwować oficjalne profile projektu. W tym przypadku tymi kontami są Sui Global i Sui Ecosystem. Do tego airdropa jest wiele strategii, które można obierać, żeby zwiększyć swoją szansę na uzyskanie tokenów, bo tak jak wspomniałem, nie wiemy, co musimy zrobić, żeby zostać zakwalifikowanym. Niektórzy skupią się tylko na robieniu transakcji testowych i mintowaniu NFT na blockchainie SUI, ale pojawiają się też głosy co do bardziej rozbudowanych akcji. Mam tu na myśli na przykład to, że być może do airdropu SUI zakwalifikowani zostaną walidatorzy na ich testnecie. Generalnie jeśli chcecie, żebym przygotował taki dedykowany film o tym projekcie, to dajcie proszę znać w komentarzu. Ja pozbieram coś informacji, przygotuję dla Was takie wideo. Kolejny projekt, który może nagrodzić nas tokenami, to znany wszystkim MetaMask. W ich przypadku kluczowe słowo we frazie potencjalny airdrop, to potencjalny właśnie, ponieważ jak na razie nie wiadomo, czy airdrop się odbędzie. Najlepszą opcją, aby zostać zakwalifikowany do tego wydarzenia, jest aktywne używanie samego MetaMaska, jak i specjalnego nowego mostu na MetaMask w celu swapowania tokenów. CEO MetaMask ogłasza, że ich własny token jest w fazie budowania, dlatego ten airdrop może po prostu się niedługo odbyć. Kolejnym, czwartym już, który Wam przekażę w dzisiejszym filmie, ciekawym sposobem na uzyskiwanie darmowych tokenów jest platforma Play. To earn, czyli Tama Dodge. Ich token Tama zasila cały ekosystem, ponieważ jest używany do kupowania, sprzedaży i tradowania nft ków e, z jakimiś tam wirtualnymi psami. Tama Dodge e, hostuje jedne z największych krypto na rynku. Obecnie odbywa się konkurs, którym jest do zgarnięcia 100 tysięcy dolarów w ich tokenach. Aby kwalifikować się do losowania, musicie jednak posiadać tokeny Tama o wartości 100 dolarów. Możecie zwiększyć swoje szanse na wygraną poprzez ukończenie różnych prostych zadań, takich jak na przykład obserwowanie ich kont na mediach społecznościowych, czy zapraszanie swoich znajomych do partycypacji w konkursie. W tym momencie, pre tego tokena się skończył, a jako ciekawostka dodam, że zebrali aż 19 milionów dolarów. Ten token tama jest dostępny m.in. na giełdzie OKEX, do której link znajdziecie w opisie filmu. No i macie tam też bonus 10 dolarów na start, więc warto sprawdzić. I kończąc ten wątek airdropów, chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednym miejscu, z którego możecie dowiedzieć się więcej. Mam na myśli moją książkę, Wadamecom Kryptowalut, która miała premierę kilka tygodni temu znajdziecie w niej wzmianki o airdropach w ujęciu takim bardziej evergreen, bo nie opisuje tam dokładnych instrukcji pod dany projekt, ale tłumaczy, czym są airdropy, jak działają, na co warto zwracać uwagę, gdy chcemy z nimi, z nimi zacząć po prostu, tak? Może ta książka będzie dobrym pomysłem na prezent dla kogoś świąteczny albo dla osoby, którą chcemy wprowadzić w świat kryptowalut, bo przecież... Z nas nie chciałby się dowiedzieć, jak można zgarnąć jakieś tam darmowe tokeny i tak e, Więc link jest na ekranie, widzicie, jak to wszystko teraz wygląda. Kod rabatowy to e, książka 2022, bez polskich znaków, minus 10%. Śmiało korzystajcie. Podsumowując, więc, AirDropy można określić swego rodzaju zabawą na blockchainie. Poświęcając kilka wolnych chwil, wykonujemy zadania, które mogą zakwalifikować nas do odbioru tokenów, czasem o wartości nawet kilku tysięcy dolarów. Chociaż oczywiście nie muszą, bo często nie wiemy, jakie zasady pozwolą nam otrzymać AirDropa. Jednak, tak jak wspomniałem, Wcześniej, to dla mniejszych inwestorów, mogę szczerze powiedzieć, że jest to gra warta świeczki. Jedyne co oddajecie, to swój czas. Jednak nie marnujecie go, ponieważ w czasie tej zabawy nauczycie się wielu rzeczy związanych z rynkiem, a na dodatek, gdy los się do Was uśmiechnie, zgarniecie ładną sumę pieniędzy. Mam nadzieję, że ten przewodnik taki A do Z po Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej podobnych materiałów, to proszę komentujcie, lajkujcie, dajcie mi sygnał, że materiał był dla Was ciekawy. No i myślę, że to by było powoli na tyle. Kolejne materiały z tej serii, jeżeli chcecie co miesiąc, będą takie bardziej nikliwe Już nie będą, wiecie, o stronach, gdzie tego szukać, o jakichś tam podstawach, tylko bezpośrednio krok po kroku jak jakieś airdropy odebrać, jakie są w pobliżu, jak w nich uczestniczyć. Więc jeżeli chcecie, to właśnie dajcie znać w komentarzu i dołączcie do grupy na Telegramie KDP Wiadomości. Tam będą, słuchajcie, one częściej właśnie jeszcze opisywane i ukazywane. Trzymajcie się, cześć!